Kasia, moi drodzy, witam Was serdecznie, jestem Dawid. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję bardzo ciekawego zasilacza. Jest to produkt XFX oparty na Seasonicu, model XTR650. Jednostka, jak zresztą sami widzicie, całkowicie modularna. Więcej ciekawych informacji o tym zasilaczu znajduje się już na samym opakowaniu. Nie mówię tu o takim typowym bełkocie marketingowym, ale kilku ciekawych informacjach, które naprawdę mogą się przydać. Zacznijmy może od tego, Herbit Fan Control. Moi drodzy, ten zasilacz wyposażony jest w taki switch, przełącznik, tutaj hybrid mode, który pozwala nam na przełączenie się pomiędzy pracą półpasywną a aktywną. Na czym polega ta praca półpasywna? Do momentu przekroczenia 25 stopni Celsjusza przez zasilacz lub do osiągnięcia 20% jego mocy mamy wentylator niesłyszalny, bo się po prostu nie obraca. Jeżeli oczywiście funkcja Hybrid Fan Mode jest aktywna. Natomiast jeżeli tą granicę przekroczymy i obojętnie czy to będzie 20% obciążenia czy temperatura 25 stopni, zasilacz przełącza się już na tryb aktywny, ale na quiet mode, gdzie jego głośność według producenta nie przekracza 16 dB. Dopiero powyżej obciążenia 50% ta głośność rośnie, ponieważ wentylator obraca się szybciej. To jest jedna z takich ciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o ten zasilacz. Kolejne informacje mamy z tyłu. Przede wszystkim True Wattage Guaranteed. O co chodzi? Często, ale zdarzy się tak, że producenci moc swoich zasilaczy obliczają dla takiego obciążenia przy temperaturze 25 stopni zasilacza. Prawdziwa temperatura pracy zasilacza jest wyższa, ale wtedy te zasilacze często nie dostarczają pełnej mocy. XFX gwarantuje, że jego produkt będzie osiągał pełną moc nawet w temperaturze do 50 stopni Celsjusza. Kolejnym elementem, już takim bardziej standardowym, jest kwestia tego, że sam zasilacz dysponuje certyfikatem 80 plus Gold, natomiast ja bym chciał zwrócić jeszcze Waszą uwagę na dwa elementy. Przede wszystkim jest to informacja, zaraz ją gdzieś tutaj znajdę, o, tutaj na dole, odnośnie specyfikacji prądowej tego zasilacza. Jest to jednostka o maksymalnej mocy łącznej 650 W. Zwróćcie uwagę na linię 12V, aż 54 A, co daje maksymalną łączną obciążalność na tej linii aż 648 W. To jest wynik po prostu rewelacyjny. Oczywiście wartości łącznej obciążalności nie możecie sumować z tymi, które widzicie tutaj, czyli czy linia 20 A, linia 5V 20 A w sumie jest 100 W, wcześniej wspomniana 648 na linii 12V, bo łącznie to by Wam wyszedł zasilacz ponad 700 W. Tak oczywiście nie jest. Oprócz tego producent zastosował tutaj japońskie kondensatory z oznaczeniem termicznym do 105 stopni Celsjusza i gwarantuje możliwość pracy tego zasilacza w technologii Crossfire lub SLI z dwoma kartami graficznymi. Sam zasilacz w zasadzie prezentuje się bardzo charakterystycznie dla XFX. Szczerze mówiąc, gdybym zamkniętymi oczami ktoś mi dał taki zasilacz do sprawdzenia, jak jest konstruowany chociażby grill tego zasilacza, powiedziałbym od razu, że mam do czynienia z produktem XFX. Logo producenta, charakterystyczny grill, wytłoczenia, które są widoczne prawidłowo, niezależnie czy zasilacz będzie zainstalowany wentylatorem do dołu obudowy, czy wentylatorem do góry obudowy. Mamy złącza, które umożliwiają nam podłączenie modularnego okablowania oraz po tej stronie switch od właśnie hybrid mode dla wentylatora. Natomiast po stronie przeciwnej mamy wejście zasilające oraz włącznik-wyłącznik zasilacza. Na topie zasilacza mamy informacje odnośnie właśnie specyfikacji napięciowej, certyfikatu oraz kilka dodatkowych informacji od producenta, m.in. numer seryjny urządzenia. Okablowanie zasilacza jest całkowicie czarne, natomiast po zawiązką 24-pinową, która jest normalnie okrągła, wszystkie pozostałe przewody są płaskie. Moim zdaniem takie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze niż wiązki w oplocie, ponieważ nawet mimo tego, że przykładowo wiązka z przewodami SATA ma je w takiej, powiedzmy, standardowej odległości od siebie, jest dosyć duża tutaj, to dzięki temu, że te przewody są płaskie, nie ma problemu, aby zainstalować dwa dyski, jeden obok drugiego i bez problemu jesteście w stanie ten przewód ułożyć. Takie okablowanie zajmuje również mniej miejsca w obudowie, dzięki czemu układa się je o wiele przyjemniej. Dodatkowo producent dał tu taką ilość przewodów, że w zupełności wystarczy do tego, aby podłączyć kilka dysków, dwie karty graficzne nawet z taką konfiguracją. Tutaj zaraz pokażę jeden przewód. 6+2 i 6+2 pin, czyli z dwoma 8-pinowymi złączami. No i co tu dużo mówić.
Ja więcej nie potrzebuję. Długość tych najważniejszych przewodów, czyli 24 i 8-pinowy, jest na tyle duża, że zobaczcie, tutaj 8-pinówka bez problemu wystarczy, jeszcze ma spory zapas w tak dużej obudowie, jaką jest Bitfenix Colossus. Muszę przyznać, że dość dziwnym zabiegiem było umieszczenie przez producenta przycisku Hybrid Mode z tyłu zasilacza, tam gdzie mam podpięcie przewodów modularnych. Zwróćcie uwagę na jedną dosyć istotną kwestię. Wentylator umieściłem do góry, zasilacz zainstalowałem wentylatorem do góry po to, abyście mogli widzieć tą właśnie hybrydową pracę tego wentylatora. No, natomiast w zdecydowanej większości przypadków zainstalowałbym go odwrotnie, czyli wentylatorem do dołu obudowy, tak jak to się można powiedzieć przyjęło klasycznie, instalować. W tym momencie przycisk Hybrid Mode znalazłby się nie w lewym górnym narożniku, co po zdjęciu panelu można powiedzieć, że jest niemalże pod ręką, ale w prawym dolnym, czyli całkowicie tam z tyłu zasilacza. Moim zdaniem trochę nietrafione rozwiązanie. No i zaczynam w tym momencie test praktyczny, czyli pomiar napięć. Na początku zmierzymy sobie, jak wyglądają napięcia na wtyku Molex. Na początku linia 12-woltowa, tutaj producent, pamiętajcie o tym, że deklaruje te 5% odchyleń od normy, od standardu. 12,20, 12,21, bardzo niewielkie wahania, związane oczywiście również z tym, że pobór mocy nie jest stały przez platformę, to jest oczywiście naturalne. Linia 5-woltowa. 5,12, tutaj również oczywiście te napięcia są delikatnie zawyżone, ale to jest oczywiście cały czas wszystko w normie. Teraz tak, wtyk 6-pinowy na karcie graficznej, czyli linia 12-woltowa, 12,25, 12,24, one są trochę wyższe, ponieważ no wiadomo, niezależna regulacja napięć i to ma działać, to musi działać, a pobór mocy jest wyższy niż na kompletnie nieobciążanym Molexie. I teraz linia, moi drodzy, 12-woltowa, przy procesorze. Muszę tylko postarać się tak tutaj umieścić sondę, żeby dojść w ogóle do wtyku. I moi drodzy, linia 12-woltowa na procesorze. 12,21, 12,20, czyli w zasadzie mam idealnie to samo, co było na Molexie. Zostaje linia 3,3V na wtyku 24-pinowym. No tutaj to zawyżenie napięć jest niewielkie, 3,37. I bardzo stabilnie. W tej chwili, co też widzicie na wattomierzu, obciążona jest cała platforma, pobór mocy wynosi no, ponad 400 W momentami, ale to jeszcze na pewno nie jest jego maksymalny. Bierzemy się więc za pomiar napięć dla zestawu obciążanego. Pobór mocy 420 W z małym kawałkiem, linia 12-woltowa na Molexie 12,19 i mniej więcej stabilnie się utrzymuje. Idziemy więc linia 12-woltowa na wtyku PIS Express od karty graficznej. No, tutaj się nie styka nam masa. Idziemy jeszcze raz. Pobór mocy cały czas w granicy około 420 W. 12,19, 12, 18, 17. Także tutaj ta fluktuacja już jest większa. Cały czas oczywiście wszystko w normie. I zasilanie procesora. Tylko do niego tutaj dobiorę. No, się wreszcie udało, linia 12-woltowa, pobór cały czas w granicy 420 kilku watów, 12, 14, 13, cały czas w normie. Zostaje nam jeszcze linia 3,3. No i tutaj praktycznie bez zmian, 3,37. Jesteśmy w zasadzie już po testach tego zasilacza, myślę, że można go krótko podsumować. Konstrukcja jest bardzo ciekawa i zasilacz niemalże idealny, ale tutaj też producent nie ustrzegł się wady, mimo tego, że w zasadzie jedynym testem takim praktycznym, jaki zrobiłem, no to jest pomiar napięć. No tak, o tym zasilaczu mogę trochę powiedzieć. Przede wszystkim na plus należy zaliczyć jego wykonanie. Tutaj widać, że producent nie oszczędzał i przede wszystkim dobre wrażenie robi okablowanie. Jego ilość jest wystarczająca, jest odpowiednio długie, mało tego, wiązki są całe czarne i poza 24-pinowym podpięciem do płyty głównej wszystkie są płaskie, dzięki temu układa się w obudowie bardzo ładnie, a także nie ma problemów z łączeniem dysków, które są jeden na drugim na przykład. Długość przewodów też jest wystarczająca, widzieliście to chociażby na przykładzie wiązki 8-pinowej EPS. Co do kultury pracy tego zasilacza, przede wszystkim mamy tutaj możliwość pracy w trybie półpasywnym. Wybór tej metody
ułatwia nam, umożliwia nam ten przełącznik. Niestety jest to jedna z wad, moim zdaniem, tego zasilacza, nie przełącznik, a jego umiejscowienie, ponieważ kiedy tą konstrukcję zainstalujemy klasycznie wentylatorem na dole obudowy, tutaj mamy tył obudowy, no to przełącznik będzie w dolnym prawym rogu za wszystkimi wiązkami praktycznie, które pójdą do obudowy, czyli będzie niemalże maksymalnie utrudniony dostęp do tego przełącznika. No gorzej to już można go było tylko zrobić na tym boku. Nie wiem, dlaczego producent nie zdecydował się na umieszczenie go z tyłu, tam gdzie włącznik i wyłącznik i odpowiednie oznaczenie tego elementu. Zasilacz pracuje w trybie półpasywnym w zasadzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy komputer jest nieobciążany i to nie zawsze, to też widzieliście, zależy tutaj dużo od konfiguracji, w przypadku konfiguracji z procesorami AMD, które wiadomo, że są bardziej energochłonne niż procesory konkurencji. Przekroczenie tej magicznej granicy 20% mocy lub temperatury 25 stopni Celsjusza jest bardzo łatwe. Nawet przy zwykłym przeglądaniu internetu od czasu do czasu, jeżeli procesor jest podkręcony, jesteście w stanie przekroczyć którą z tych granic i wentylator się ruszy. Na szczęście pracuje wtedy w trybie właśnie takim cichym silent mode i jego praca jest praktycznie niesłyszalna. Gorzej niestety sytuacja wygląda pod obciążeniem, bo wtedy ten wentylator już jest słyszalny. On co prawda nie zagłuszy nam pracy karty graficznej, czy na przykład chłodzenia procesora, no ale da się usłyszeć jego pracę, jeżeli gdzieś tam ucho przyłożymy, no to zasilacz w tym momencie będzie słychać. W zasadzie nie miałbym większych uwag w tym momencie do tego zasilacza, jeszcze gdyby nie jeden mankament. Pech chciał, że akurat jednostka, która dotarła do testów, miała piszczące cewki. Piszczały w zasadzie nawet przy stosunkowo niedużym obciążeniu. No i to szczerze mówiąc zaważyło na tym, że ten zasilacz nie dostanie ostatecznie rekomendacji, bo gdyby nie to, to dostaje ją z miejsca. Jakie jeszcze plusy ta jednostka posiada? Jeżeli chodzi o stabilność napięć, czyli to, co widzieliście, to, co byłem w stanie zmierzyć, no to tutaj żadnych uwag nie ma. One są delikatnie zawyżone, co jest charakterystyczne dla bardzo dobrych konstrukcji. Cały czas mieszczą się w normie i nawet pod dużym stosunkowo obciążeniem ich fluktuacja jest tutaj niewielka. Jestem pewny tego zasilacza pod tym względem. Mamy japońskie kondensatory, mamy bardzo wysoką sprawność, mamy 5 lat gwarancji, o czym jeszcze wcześniej nie wspominałem. Natomiast też od razu tutaj producent też na zasilaczu informuje o tym, że dla użytkowników z Europy, czyli dla nas również, te 5 lat gwarancji jest dostępne po zarejestrowaniu tego produktu na stronie producenta. Ten zasilacz jest bez problemu o tej mocy 650 W pociągnąć bardzo mocne konstrukcje, nawet składające się z dwóch kart graficznych, czy to będzie Crossfire, czy to będzie SLI, nie ma dla niego żadnego znaczenia. Poza aktywnym filtrem PFC ma jeszcze dodatkowo 5 zabezpieczeń, jakie znajdziecie na stronie naszego portalu. Link będzie oczywiście w opisie tego filmu i tym razem postaram się, żeby był prawidłowy od samego początku. Moi drodzy, moja ocena tego zasilacza. Ta konstrukcja jest bardzo dobrym produktem i zasługuje w pełni na 5 gwiazdek. Można ze spokojem polecać ten zasilacz nawet do bardzo mocnych zestawów, które wymagają bardzo mocnych zasilaczy, zwłaszcza na linii 12-woltowej, bo maksymalna dopuszczalna obciążalność na poziomie 648 W robi wrażenie. No i przede wszystkim ten zasilacz będzie również bardzo dobrze prezentował się w obudowach. Jeżeli ktoś dba o estetykę, to właśnie dzięki tym płaskim, czarnym przewodom. Gdyby nie te piszczące cewki, to jeszcze dostałby ode mnie ze spokojem rekomendację. Ode mnie to jest na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.